Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę Wam kolejne nowe sekretne mapy oraz powiem słówko na temat ciekawego wycieku. Pamiętacie może jaką reklamę dla filmu Avengers Infinity War Fortnite przygotowało kilka miesięcy temu? Wygląda na to, że Fortnite połączyło światy z jeszcze jednym uniwersum, ale już niestety nie tak wystrzało. Pozwólcie, że wyjaśnię. 21 listopada na świecie, dopiero 11 stycznia w Polsce, premiery miała kontynuacja przygody Ralpha Demolki. Tym razem, w wielkim skrócie, bohaterowie filmu wchodzą do świata internetu i odwiedzają różne społeczności i bajki. Ralph, postać, którą widzi teraz w tle na ekranie, postanowił także przy okazji przywitać się z przeogromną społecznością Fortnite. Jeśli teraz polecicie na karkołomne kino, to na pewno zauważycie, że projektor zaczął ponownie działać i oddawać projekcje. A jeśli się spojrzymy na ekran, to nic. Ale jeśli poczekacie kilka minut... To z grzeczności pomacha Wam przebiegający Ralph. I to tyle. Raczej nie będzie nowego trybu okresowego, ale na pewno stworzy to trochę szumu wokół nowej premiery. A jeśli chodzi o pana Burgerka i Pomidorka, to zatrzymali się przy torze wyścigowym dla Teranów. Poza tym, Fortnite News udostępniło garść wycieków anonimowej osoby, która dała znać o m.in. systemie podarunków. W skrócie, już w czasie 7 sezonu wszystko ma być gotowe. Do tego dowiedzieliśmy się, że aby móc w ogóle korzystać z systemu podarunków, najpierw trzeba mieć włączone dwuetapowe logowanie oraz mieć przynajmniej drugi level konta. A użytkownicy urządzeń z systemem iOS na początku nie będą mieli dostępu do tej funkcji. Ponadto, będziemy mogli podawać tylko te przedmioty, które są w sklepie z przedmiotami i nie są już w naszej szafce. Dziwne. Niestety nie ma pewności co do prawdziwości tego wycieku, ale myślę, że warto dać Wam znać o tym tak czy siak. Ta sama osoba przekazała też informację na temat nadchodzących sklepów. I już w ten piątek na 2 dni ma wejść skin Tender Defender, czyli skin pana kurczaka. A do tego przez następne 6 dni w wyróżnionych przedmiotach mają pojawić się tak zwane zestawy skinów, czyli pakiety już dobrze nam znanych skinów, które będą zawierały lotnie, ubiór oraz zbierak w okazyjnej cenie, której niestety nie znamy, ale prawdopodobnie oszczędzimy 100 czy 300 V-dolców. Już jutro tuż obok pana kurczaka ma być dostępny do kupienia zestaw Wukonga, w sobotę zestaw Rexa, w niedzielę górski wojowniczki, w poniedziałek walentynkowy i hipisów, we wtorek wikingów i wampirów, a w czwartek pająków i muzyków. W plika gry rzeczywiście siedzi parę ikon podpisanych jako zestawy skinów, a do tego nadchodzi czarny piątek, czyli dzień przecen i okazji sklepowych. Ale niestety w tym przypadku także nie ma pewności. Jeśli w ten piątek nie będzie pana kurczaka w sklepie, to raczej nic z przepowiedni tego źródła. Przyjmijcie tego newsa ze szczyptą soli. Tylko 4 z tych zestawów na pewno mają swoje gotowe ikony. I według wydobytych danych skin kurczaka rzeczywiście jest w plikach gry, ale bez głowy. Ale jest mała szansa, że Epic coś skrywa w zaszyfrowanych plikach. Fortnite Battle Alix dodał, że skin, który teraz widzicie, też ma być w zestawie z jego zbierakiem i lotnią. I to tyle. Dziękuję za oglądanie! Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!